Witam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku freestyle'owym z gry Farming Simulator 2013. Dzisiaj w skromniutkim gronie gramy ze mną, ze Slamarem. Aha, pozdrawiam jeszcze Władka 227, który akurat z nami nie gra, a gdyby zobaczył ten odcinek i zobaczył, że go nie pozdrowiłem, no to byłbym lekko skrzyczany. Także pozdrawiam. Ze mną z Martym i Przemkiem. Walnę ci Przemek, zaraz za siebie cię pisze tylko, albo zablokuję. Co wolisz do wyboru? Przemek usiłuje mi tutaj tu poprawić lekko piłą łańcuchową. Weź tam, trochę się ubrudził, szefie. Ale gdzie po oponie? No, wypieprzaj. Frajerze. Jezu, jeszcze T1 mi się włączył. Oj. A ja oryginalny jest jeszcze jeden. Wycinać, co za wstyd. To było przypadkiem. O Jezu. A macie tu jakieś do szczęcia? Dobra, jedziemy. Mamy jakieś śmieszne te... No, treny? Mamy jakieś śmieszne treny? Tak, tereny. Znaczy... Nie wciąż nie mamy tereny. Martin nie wie, o co chodzi. A co robi Rafik? Oszukiwałeś się na lekcjach języka polskiego. Co robi Rafik na lekcji na siłowni? Przygląda się. No to dobra, Już nie dałem ci się wykazać. Tutaj widzicie, Martin ładnie pracuje i prasuje jednocześnie. Mamy problem, ty, Houston. Houston, mamy problem. Ty masz problem, ja nie mam problemu żadnego. Jaka mój fan pod górę stanął? To dobrze, że chociaż krzcionik grze. Idealnie. Jestem przyhaczony. No ale tam się tak wygra. Nie? Idź, niewierny, stopiło. Naprawdę cię skikuję. Nie ostrzegam. Ja cię nie ostrzegam. Naprawdę, no. O Boże, a tu skąd to drzewo leży, tak? Rafał, patrzcie na dół. Nie widzę cię, nie widzę stania. Ale w realu by uciekła, czy nie? Ucieka na dół, Przemek zaraz mnie ubiegnie. Ej, uciekłaby w realu? Ja. Beka, nie? U mnie uciekła Bela i tak się ten... Do sąsiedniej wsi poleciała, ja? Nie, leścicie się pyta, nie? Jakże zrobił taki równiutki chodnik w pszenicy? No bo taki wydeptany, tak prosto, taki kukolem zajechał po polu do lasu. Beka. Gdzie tam jesteś, kurde? Z ciebie rolnik jak z kozi... Z koziego mleka, zawartość białka. Jod. Dzięki. A Przemek, tutaj co nam? Gwiazda... Gwiazda SZOS 2000? W ogóle... Czemu to masz takie dziwne te rządki są takie? Ty to przetrząsałeś chociaż? No. A czemu to nie jest siwe? Znaczy... Czemu to nie jest przetrząśnięte? To jest. To czemu to jest zielone? Kropkami takimi zielonymi? Nie, mi chodzi o te rządki wszystkie. Ale ty tego nie rozwalam. Nie do kasy zrobimy. Kurde, po co ja żebym został? Nie, czaję cię. Ja cię też. Dzięki. Całe życie z debilami. Powiedział Marty. O sobie. Znołem. Nie, no. Tak, ta pyta jedzie. Oj. Jedzie! Teraz w Houston mamy problem. Złóżmy sprzęt, żeby ominąć tą belkę. Jedzie. Nie, mówiłem. Właśnie ostatnio zauważyłem, że zbyt mały akcent na akcent wymowy składam. Także teraz będę was zaskakiwał takim wow, coś takiego, żeby nie usnąć, bo czasem naprawdę nuda jest. Przemek, spróbuj złapać tę belę. Na przykład jak nagrywam cokolwiek. Ej, ściś teraz. Dwa przyciski i chyba sobie albo zawsze. O Jezu. Dobra. Ty to musisz sprasować wszystko dokładnie, nie? Tylko cię ostrzegam. Sam coś. No chciałeś zrobić się nokosy, to teraz rób dokładnie. Co, zaczepił?
rzeko, ale... Ale to jest nachylanie terenu. No tam mi stanął pod górę bezprzedniego napędu. To jechać gdzieś tam. MR gul. Też masz tam MR-a w tym czymś? No pewnie, to nie jest czymś, tylko to jest bardzo porządny ciągnik. Zepsuty troszkę. No taki trochę złom, no. Patrzcie jak ręko fajnie kręci. No. I MR-a ma wszystko. A ta dziura w łokciu to co, to... A, u mnie właśnie nie ma dziury w łokciu. Nie ma dziury w łokciu. Bo u ciebie. No a byś iść. No to byś się zdziwił. A patrz jaki kombajn mamy tam w polu. Nie wiem kto go tam stał. Zaraz są już. To od zeszło rocznych... Zeszło rocznych żniw. Został tak. Niestety. Tylko się woda zagotowała, nic już nie dało rady się zrobić z nim. Kolega Kaś. Musiał tak zostać. Śniegową mi, no i blok. On miał tylko trzaskę. Niestety nie mogliśmy mu pomóc. Polska służba zdrowia. Kurde, jadę jak pijany. O, teraz ładnie, biorę wszystko na raz. Ty Przemek, naprawdę ty widzę, wizję masz jakąś. Dzisiaj typowo na niebiesko, tutaj my właśnie New Falami. Fajna ta folia taka, nie? A ja ta to... siatka. Na tych belach, co? Taka kolorowa. Ale ja przebiegaj tę prasę John Deere, taka lepsza trochę. Tutaj taka szajska. No. Taka trochę oryginalność się zajęła. Te zielone nie zgrabiać, nie? No bo po co? Nie przetrząsnąłeś tego. Czekaj, nawet. Ja to trzeba to w ogóle bym mógł zebrać, jak co to jedziemy po samozbierając. No to ja już skończyłem swoją robotę. To ja teraz przyjadę ciemnikiem z turem. Sprawdźmy, czy mamy coś w naszym asortymencie. Znowu tabela ucieknie. Oj. Musisz fenda mi dać, bo nie ma czym ładować. No. Jak nie ma, ładowarka jest manitu. No ale... No dobra. Dobra, potrzebuję jakąś przyczepę. Czyli tutaj zostawimy. Weź pro naraz bugowanego. Tak jak... O, ale fajnie. Jak realistycznie się ten siłownik podnosi. Widziałeś? No tylko, że to ma takie... Takie turbo w podnoszeniu, że... No, no też mówię. Full realizm. Te, idioto. Weź przyczepkę ci kupię i się uspokój. Kupię ci przyczepę. A nieźle, mogę to zbierać. Resztę więc nieźle. Możesz mnie uderzać i tak jestem w sklepie. Dobra, co by tu kupić? Manitu. Quick Bell, Back Lifter, Fytak Bell, to je do Fenda. Co do, które jest do Manitu? Te. Szukaj Manitu, to znajdziesz. No, mam tylko ładowarkę. Tu jest Foresty. A, jest w innych. Pitchfork. No, jakiś tak. Wypchał mnie za sklep. Naprawdę cię skikuje. I patrz, 3, 2, 1, Przemek zjeżdża mi drogę. A? Majtnął. Jakie te bele są fajne, świeżo skoszonej, nie rozwalonej. Zdziwko? Masz. Sierpowy. Lewy? Nie, z tego, wysięgnika dostał. Zdało się. No nie! No i... Masz 3 sekundy, żeby się uspokoić. Przyplawisz U. Gracze. 3. No, dzięki. 2. 2,5. 2,34. 1. Jeszcze raz mnie uderzysz i naprawdę, kick. A, ominął mnie, cwaniak. Weź, Przemek, proś. Nawet nie pomaga, jak dasz belę w poprzek, bo i tak ucieka. Obciążniki, ale są fajne zielone, fajne zielone są takie jak się świeżą zielonkę. Wywrotki, wezmę tą autosankę. Dobra. Na serio, biorę autosankę, bo nie ma co.
Nie ma, nie mam. A nie ma takiej przyczepy, takiej takiej do przewozu belz? Nie. O, Przemek, weź ją, weź ją. Ale o, ty, się... Przemek chyba pomoże. A czemu ty nie mówisz nic? Cię okno. Cię nadzieję. To masz klapik. A, czaisz, najlepszy z to? Ja miałem mikrofon połączony. I darłeś, ja mówię, tak głupi. Jaka niemowa z niego. Oj. No. Bo ogólnie miałeś liczyć to, co cię walne, miałeś liczyć od nowa. Nawet trzeba się coś słyszeć. Nie no patrzcie właśnie na to. My nagrywamy freestyle'owy odcinek, także możemy sobie pozwolić na... Jaką mam przyczepkę? Taką męską, kurwa. Sorry, Marty, lekko przetrząsarkę przestawiłem. Zaraz ja go przestawię. Lak mnie złapał. Oj, ale to gdzieś w prawo, nie? A ja się na płycie złapałem. Na taki laszku. Bo nie ma problem. Ale ona jest zwrotna. Wypnij mnie. To nie spin tire, chłopcze. Wypnij mnie. Uwaga. Ej, bele, dobra, uciekałem na to. Ale Narko, sam siebie wypnij. Czekaj. Widziałeś to? No ja widziałem. Ja słyszę twój silnik. Dobra, Przemek, teraz z ekranie, nie? Jedziemy pod belę. Tylko się coś sprawdzę. To trzeba zatrzymać. Kiota. A. Kogucik. Czekaj. Musi być zgranie. Stój. Opa. No co ty, ja tylko ustawiam, żeby nie zjechała. Weź przełącz tryb nadstawek. Ona ma te trzymanie tego? Nie wiem. Czy ona ma te trzymanie tego? Chyba nie. Ma. Czy ona ma te trzymanie tego? Ma. To opowiemy się. Dowiemy się po reklamie. Po przerwie. Reklama! No, jeszcze nigdy nie było takiej typowej reklamy. To zapraszamy was na Twitcha i Facebooka, nowe zdjęcia z mapy Górale i inne różne duperele i to już jest koniec reklamy. Po reklamie. Po reklamie. To jakoś dziwnie tam naciskałem. Dobra, z racji tego, że ten fal jest większy prawie niż przyczepa, to jedz z nim. Nie, żartuję, czekaj. Patrz. To są chyba jakieś większe te bale. Czekaj się, tego leję. A takie normalne ile mają? 1,20 m, nie? Te od... 1,20 m mają te od tego, nie? Te od tego. Znaczy... Podejdź. No te, no od na przykład od Ursusa praski, albo od... Zależy jaką prasę sobie zamówisz, no. Na jakie bale. No jedź. Takie mniejsze, nie? Bo te są duże, widzę. Czekaj. Dostali dotacje, nie wiem na co, ale... Czekaj, stój. Szkowek. Ty, ale cztery zmieścimy chyba. Kładź. Chyba. Oj, nie w tę stronę. Oj. Ej, łapię się tamtą drugą. Jest! Mamy dwie. Dawaj. Jak włożymy cztery i do góry dwie, to będzie... Jak już dawno Vanessa ogólnie tak nie graliśmy, nie? Ciągle tylko ta FIFA. Ten Euro Truck. Po pierwsze, FIFA to ty grałeś. Ale. A ty grałeś w Titanfall. No, przez jakieś dwa dni niecałe. Dobra, to tak. Ale grałeś przez lat. Ale grałeś. Przez 2 godziny grałem. Ale tak grałeś. No bo on grał przez. O, ale poszuki jest. Oj. No, a ty miałeś to dodać do biblioteki. Czekaj. Co nie dodałeś? Bo się kopałaś ciebie. Co miałem dodać? Do biblioteki. Ja dodałem. Ja wykorzystałem okazję i dodałem. No, a ty nie zrobił. A ja chciałem dodać. Chciałeś, no ale ci to nie wyszło. No dzisiaj chciałem, a patrzę 150, 149 mówię. W złodzieje. Kasę jeszcze chcą ode mnie za grę. Byśmy się weź wystrzelnika na chwilę. Bo to się blokuje jak siedzisz. Patrz, ona się wbije. To może jeszcze moja wina, co? Znaczy... Co sądzisz o to? Weź Marty, oceń to. Marty, opcje. Ale że co? Bo plan. Że to. Dlaczego ta bela lewituje? Coś nie tak. Taki dobry newhol. Dlaczego te jedne bele są zielone, a te drugie są jaśniejsze? Bo te jedne są przetrzęsione, a te drugie jeszcze nie są przetrzęsione. Bo jedne... Te bele są dobre. Stoi, łupnią wybiła, się poszła na dół. Czekaj, Przemek, teraz musimy profesjonalnie nałożyć ostatnią balę.
Tylko nie zróbmy tego. To musi być czysty profesjonalizm. Ze strony TCR and PEG. A on trzymał się? Ej, one się trzymał, dobra, nie trzymał. Czysty profesjonalizm ze strony TCR and Depeche Crew. O, o, wbijmy ją. What is love? What is love? Yeah.